Witajcie kochani, Kuba Midel, Akademia Bogactwa. 9 rano spotkaliśmy się z Piotrem Operatorem. Witaj Piotrze, jeszcze raz. Za chwileczkę jedziemy do kawalerki, bo zaczęły się remonty. Dzisiaj mamy wymianę okien w dwóch mieszkaniach. Chciałbym, żebyśmy nagrali dla Was etap całego tego procesu wyrzucenia i demontażu starych okien i zamontowania nowych okien. Zobaczycie sobie, jak działa taka jedna z wielu ekip spośród bardzo wielu firm okiennych tutaj u nas w Łodzi. Zresztą jest bardzo wiele firm sieciowych, ogólnopolskich, które mają tylko oddziały swoich firm, tych okiennych w kraju. Z jedną z takich firm za chwilkę się zobaczymy. Nie znam tej ekipy. To było pierwsze zamówienie w tej chwili do tych dwóch mieszkań. Zobaczymy, co przywieźli, jak pracują. Zapytamy tych facetów, na co zwracać uwagę przy wymianie okien, przy doborze takiej firmy i tak dalej. Jeszcze dwa pytanka, bo wczoraj padła nam bateria przy kręceniu tego bloga. Pytacie mnie o, tutaj Wojciech Fiedler, o szkolenia ze sprzedaży, czy kursy dla handlowców. Tak, bardzo istotna sprawa. Ja uważam, że oprócz tych samych kursów, oprócz tych kursów z biznesu, jako tych ogólnych, jak prowadzić działalność, i oprócz kursu z handlu czy wynajmu nieruchomości, zdecydowanie jeszcze wejdą dwa tematyczne szkolenia. Jedno z franczyzy, czyli jak budować, jak rozbudowywać swoją markę poprzez właśnie franchising, a dwa, jak sprzedawać i jak handlować. I to w odniesieniu i do Was, i do Waszych ludzi, bo no niestety bez sprzedaży żaden biznes ani nieruchomościowy, ani handlowy, ani też produkcyjny po prostu nie wyjdzie. Wszędzie dział handlowy jest po prostu koniem pociągowym w firmie. Także to. Drugie jeszcze wyjaśnienie, bo tutaj pyta jeden z panów o tą sieć franczyzową, że no jak to, że byłem ją sprzedawać, a cały czas ją prowadzę, więc rozmowy z Empikiem były, natomiast ofertę, jaką mi przedstawili zakupu, ja kiedyś też Wam będę wyjaśniał, bo mówiłem, że z trudnym inwestorem gra się bardzo ciężko. Chcieli to kupić w ten sposób, że propozycja była kwoty 6 milionów złotych, ale w trzech transzach, że 2 miliony płacą, te 2 miliony idzie na rozwój. Przecież jeżeli wrzucę to w koszty, no to wynik handlowy się po prostu pogorszy, czy wynik finansowy, a za przyszłe wyniki chcieli nas po prostu dalej wykupić. Natomiast nie trzymało się to w ogóle z mojej perspektywy kupy, więc transakcję odpuściłem, prowadzę to do dziś i był to, uważam, bardzo udany ruch. O, mamy już chłopaków tutaj z tej ekipy okiennej. Możesz, Piotr, ich tutaj na bieżąco skręcić. Zaczynamy po prostu działanie. Zapraszam Was. Idziemy ich poznać, idziemy po wiedzę. Przekażemy im te oto klucze do dwóch mieszkań. To też od razu dla Was lekcja pewnej psychologii. Troszeczkę trzeba ludziom zaufać. Ja powinienem niby dzisiaj stracić cały dzień i pilnować, patrzeć im na ręce. Nie będę tego robił, wybieram teraz ekipy troszeczkę droższe, troszeczkę lepsze, ale takie, którym mogę po prostu zaufać. Przekazuję klucze, widzę się tylko na odbiór. Jeżeli będzie źle, ja tego po prostu nie odbiorę, czy będę dalej miał roszczenia do firmy. Musi być dobrze. Ekipa już wniosła okna, tam zamykają busa, przywożą jakieś sobie pianki, czy nie pianki montażowe. Ja Was zapraszam na biznes od małej kuchni. Przyjeżdża do mnie teraz troszeczkę osób na te i szkolenia z nieruchomości, i konsultacje, i rozmawiamy. Ja Wam powiem, że parę mitów obalamy na temat nieruchomości. W przypadku, bo pytacie mnie na YouTubie, no to jak to zrobić po prostu od A do Z, jak kupić mieszkanie, jak wyremontować, więc powiem Wam, że etap tej decyzyjności jest bardzo trudny, ale w biznesie i w życiu jest tak, że jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz. Wczoraj był bardzo sympatyczny człowiek z Pabianic, Damian, z tego co pamiętam, bardzo Damianie Cię pozdrawiam. On handluje takimi autkami dla dzieci na baterie czy na akumulatory. Jest jakimś elektromontażystą, ale specjalistą w swoim fachu, chce się zająć handlem, ale między innymi handlem mieszkaniami lub, jak to Wy mówicie, flipami. I powiedział mi wczoraj, że chce spędzić teraz parę tygodni na oglądaniu mieszkań, a flipa chce zrobić za rok. Więc doradziłem mu, żeby nie tracił aż tyle czasu. Okazja nie czeka. Więc i do Damiana, i do Was informacja, że jeżeli czujecie,
że czy wiecie, że macie troszeczkę pieniędzy pod inwestycje na mieszkanie, czy pod wynajem, czy na handel. Mówię tu o kwocie, nie wiem, 50 tysięcy na wkład własny lub 100, 200, 300 tysięcy gotówki, które trzeba wrzucić i macie taką chęć, to dajcie sobie po prostu miesiąc czy dwa czasu na znalezienie mieszkania i zrobienie tego ruchu. Tu a propos liczb, no oczywiście ja robiłem flipy, gdzie zarabiałem 100 tysięcy złotych na mieszkaniu i fajnie, ale wy możecie zrobić biznes, gdzie zarobicie sobie na mieszkaniu 20 tysięcy i to będzie ok. A może zrobicie taki biznes, gdzie włożycie w mieszkanie, kupicie mieszkanie za 180 tysięcy, włożycie w remont 30 i nie będzie kupca. Albo będzie kupiec, gdzie zarobicie 5 tysięcy do przodu. No trudno. Nie ma recept, nie ma wzorów idealnych na jakikolwiek biznes. W tej chwili akurat jest boom na nieruchomości. 2-3 lata temu jeszcze opłacały się bardzo, uważam, te całe handlowe flipy. Natomiast po prostu próbujcie. Najgorzej to jest gadać. Najgorsi to są ci, co obejrzą 100 nieruchomości i tak nie podejmą żadnej decyzji. No to po co taki coaching, po co taki mentoring? Chcę wam powiedzieć, żebyście po prostu robili. Nie wiem, czy taka wolerka przyniesie mi miliony. Pewnie nie przyniesie, tak? Ale jest to kolejne małe aktywo wśród moich drobnych biznesów. I tyle, także po prostu działajcie. Druga zasada, jeszcze wejdźmy do kuchni, na ten biznes od kuchni, to jest nauczanie się, tak zwana poprawna spychologia. Dajcie pracować innym. Jeżeli wybierzecie już dobrą ekipę remontową, to nie wtrącajcie się do ich pracy, tylko oceniajcie po wynikach. Jeżeli już podpisujecie, tak jak tutaj, za 3-4 tysiące, myślę, że nawet około 3,5 na wymianę okien, podpiszcie fakturę, podpiszcie umowę, dajcie ludziom pracować. Jeżeli wasza ekipa remontowa wybierze sobie elektryka, niech ten elektryk działa. Jesteśmy takim narodem, gdzie każdy z nas wie lepiej. No z całym szacunkiem, ale my możemy tylko ocenić finansowo, czy to nam się spina, czy nie, ale nie będziemy lepiej robić łazienki niż na przykład glazurnik. Zresztą taką firmę robimy teraz Andremo, żeby nieco po prostu pomóc w tej standaryzacji. Tu chłopaki będą o tych działaniach opowiadać, ale odrobina tej spychologii. To samo z biurem nieruchomości. Jeżeli komuś już za coś płacicie, to niech ktoś wam umówi wizyty, tak? Niech pokaże wam 5, 6 czy 10 mieszkań danego dnia, które chcecie obejrzeć, bo za to mu płacicie 2-3 tysiące złotych prowizji. Także spychologia. Bo inaczej przy iluś mieszkaniach po prostu polegniecie. Ja robiłem 3 lata temu 10 mieszkań równolegle. Było bardzo ciężko. Witamy po krótkiej przerwie. Mieliśmy tutaj mały problem techniczny z wniesieniem okien, bo niestety na klatkach schodowych są takie żertki żeliwne. Był problem z przekręceniem największego elementu, który zaraz wam pokażemy. Także w międzyczasie panowie wymienili okna w innym mieszkaniu. Tutaj też już mamy, jak widzicie, w kuchni większe okienko, nowe, na bardzo fajnych profilach. I panowie sugerują, żeby tych taśm jeszcze nie zrywać, tylko dopiero po remoncie. A teraz was zapraszam na demontaż i wstawienie nowego okna. Tu zobacz proszę, Piotr, jak duży jest element do... jak duża jest ta rama. Był mały problem z wniesieniem tego elementu. A tutaj zobaczcie, moi kochani youtuberzy, jak będzie demontowane okno. Ja serdecznie wam dziękuję za uwagę o dzisiejszej tutaj o wymianie okien. Remontujcie, kupujcie, inwestujcie, ale mądrze, z głową, tak żeby ta kasa dobrze pracowała, żebyście nie przeinwestowali.
Moje wnioski co do wyboru ekip okiennych, no wybierajcie firmy, które mają długą tradycję, które mają serwis, które dają gwarancję. I cóż, i jeszcze raz ta zasada z psychologii. No są ludzie, jak widzieliście, którzy robią to na pewno lepiej niż wy. Człowiek, który robi okna 20 czy 25 lat, wie lepiej jak te okna wyregulować. Także życzę dobrych ekip, życzę zdrówka, trzymajcie się ciepło, lecimy na dalsze roboty. Hej! Chains. The answer's always very clear. When the guilty is to blame, I'm moving mountains. Oh, can't you see? I won't stop till you surrender. I won't stop.